Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Hej Śląsk. Jesteśmy przy ulicy Oporowskiej na Stadionie Śląska, w sali, gdzie odbywają się konferencje prasowe. Moim i Państwa gościem jest nowy trener Śląska Wrocław, od niedawna nowy, ale już wcześniej dwukrotnie piastował tę funkcję, Tadeusz Pawłowski. Witam serdecznie, panie trenerze. Muszę się pilnować, bo nie dalej jak 3 tygodnie temu był pan gościem naszego programu jako dyrektor Akademii. Życie nie lubi próżni i no, myślę, że sprawia różne niespodzianki. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Proszę mi powiedzieć, jak się to wszystko potoczyło, bo z tych przekazów prasowych wiemy, że była to dość szybka sprawa, a chciałbym to usłyszeć z Pańskich ust. Tak, było to bardzo szybko, bo jeszcze normalnie przed meczem z Legią kompletnie tego tematu nie było. Ja w poniedziałek przyszedłem normalnie do pracy, do Akademii. Naturalnie nie ukrywam, że rozmawialiśmy po meczu z Legią krótko i padło to pytanie. Jednak nie było na to pytanie też łatwo i szybko odpowiedzieć, także w sumie wszystkie decyzje i rozmowy odbyły się w poniedziałek rano. No i gdzieś w południe było już oficjalnie, że Tadeusz Pawłowski jest trenerem Śląska Wrocław. Ja myślę, że ta decyzja tych, którzy przyglądali się, mówię o kibicach, o nie wiem, dziennikarzach, osobach związanych bliżej z piłką nożną, tak wszystkich do końca nie zaskoczyła, jeśli zakładano, że trener Jan Urban przestanie pełnić tę funkcję. Ja myślę też, że pańska znajomość tematu, niezależnie od tego, że poświęcił się pan organizacji Akademii Śląska Wrocław, no nie sposób nie było śledzić tego, co się dzieje w pierwszym zespole, jak Śląsk gra, choćby poprzez oglądanie samych spotkań, jakieś próby analiz, bo to czynią po prostu nawet zwykli kibice. Tak, ja byłem codziennie w klubie, na bieżąco oglądałem wszystkie mecze we Wrocławiu, szczególnie, bo na mecze wyjazdowe nie jeździłem, ale wszystkie mecze we Wrocławiu oglądałem, spotykałem się czy z dyrektorem Matyskiem, czy rozmawialiśmy z trenerem Urbanem. Także mniej więcej wiedziałem, co się dzieje z zespołem, na jakim jest etapie, kto ewentualnie przyjdzie, kto odejdzie. Także nie było tu dla mnie żadnych tajemnic. Ten temat już zatem mamy załatwiony. Wiem, że z byłym już trenerem Śląska Janem Urbanem no, jest pan niemal w przyjaźni. Mówi się o wspólnym łowieniu ryb. Znacie się z wcześniejszej kariery zawodniczej. Jak odbyło się to przekazanie, powiedzmy, tej funkcji? Bardzo prosto. Trener Urban po rozmowach z prezesem zadzwonił do mnie, ja byłem w biurze u siebie, zszedłem na dół, poinformował mnie, co się będzie działo. Porozmawialiśmy troszeczkę o zespole, co mam do dyspozycji, co mnie czeka. No i ja w sumie już też szedłem na rozmowy z prezesem, żeby po prostu do końca wszystkie sprawy, te takie formalne, te przede wszystkim powiedzieć tak. No i była normalna, rzeczowa, miła rozmowa. Miła. Na pewno nie jest to miła rzecz dla trenera Urbana, ale pracujemy w takim zawodzie i myślę, każdego trenera to spotyka, bo widzimy, co się dzieje, że jest to ten taki gorący stołek i ja bardzo się cieszę, że ten jeden z moich pobytów we Wrocławiu trwał 22 miesiące, że rok nie przegraliśmy meczu we Wrocławiu. Także, że wracam pełen energii i myślę, że będę w stanie zaprezentować taki zespół, naturalnie nie od razu, ale o którym po prostu marzą, czy który chcą grę oglądać wszyscy nasi fani. Oparł się pan w tej pracy przyszłej i obecnej już ze Śląskiem na znanych sobie i sprawdzonych współpracownikach. Czy stąd czerpie pan też optymizm, że wie,
na co ich stać, że te funkcje, które im Pan powierzy przy wspólnym prowadzeniu zespołu, czy też część zadań, które do nich będą należeć, będą wykonywane należycie. Tak, mam tu pełne zaufanie, bo pracowałem i z Pawłem Barlskim, Łukasz Czajka też był jednym z moich asystentów, a w tej chwili też w Akademii razem żeśmy dużo, dużo rzeczy wspólnie zrobili, bo był koordynatorem. Naturalnie Michał Polczyk, naturalnie Sztylka. Naturalnie również się bardzo cieszę, że do Akademii wraca Marek Świder, że wzmacnia nam Akademię, że zastąpi Michała Polczyka, który będzie pracował z pierwszym zespołem. Także jest ciągłość, jest fajny zespół ludzi, jest zespół ludzi z Wrocławia. Myślę, że jeżeli wszyscy będziemy mieli cierpliwość, czeka nas wiele, wiele radości z piłkarskiego Śląska. Wspomniał Pan nazwisko Dariusza Sztylki. Piłkarz, legenda, wieloletni kapitan, człowiek, no, który podobnie jak niemal większość osób, które tutaj przebywają, nosi ten Śląsk w sercu, sprawdził się w roli trenera Akademii, zostawia drużynę jako lider. Zawodnicy, którzy podobnie jak Sebastian Berger, którego posłuchamy na zakończenie naszej rozmowy, jego wypowiedź po meczu z Legią, będzie pełnił niezwykle ważną funkcję, jeśli chodzi o Pana stanowisko. Jak najbardziej ścisła współpraca dotycząca, nie wiem, skautingu zawodników, bo przecież tu nie chodzi o zawodników na już i teraz, tylko na ten Śląsk, który będzie przecież grał, istniał przez najbliższe lata i mamy nadzieję, że się rozwijał. Tak, no my żeśmy w sumie ściśle współpracowali cały ostatni rok, bo w troszeczkę w innych rolach to ja w sumie, jeżeli chodzi o współpracę z Centralną Ligą Juniorów, to przede wszystkim my z Łukaszem Czajką pracowaliśmy nad transferami, uzupełnialiśmy ludzi, staraliśmy się załatwić drużynie czy trenerowi jak najlepsze warunki do treningu. Ja jako obserwator czy doradca oglądałem wiele meczy Centralnej Ligi Juniorów. No teraz troszeczkę role się odmieniły, to dyrektor sportowy Sztylka Dariusz jest, no można powiedzieć, moim przełożonym, ale na dzień dzisiejszy na pewno ta współpraca już widzę dobrze się rozwija, bo już właśnie o skautingu rozmawiamy, o ewentualnych wzmocnieniach, może nawet jeszcze w tym okienku transferowym, czyli mamy jeszcze parę dni, ale również już sondujemy, co w lecie by nam było potrzebne. Naturalnie również bardzo, bardzo szeroko spoglądając na Akademię Piłkarską, bo również chcielibyśmy tutaj czerpać ze źródeł tych chłopców utalentowanych, no i żeby ci chłopcy wchodzący do zespołu z naszej akademii zapewnili stabilność klubu. Ja myślę, że to jest jednoznaczne, biorąc pod uwagę pańską poprzednią funkcję i znajomość tematu. Interesuje mnie jeszcze pański pomysł na obecny Śląsk. Przyjeżdża Górnik Zabrze, drużyna, która jeszcze do niedawna wydawała się być niepokonana. Okazuje się, że można ją pokonać. Wprawdzie ostatnie zwycięstwo znowu w dobrym stylu, ale tam różnie to może być. Śląsk we Wrocławiu był zupełnie inną drużyną niż na wyjazdach. Czy liczy pan, że przy wsparciu kibiców, bo wszak Śląsk z Górnik, to były mecze tutaj na Oporowskiej, nie było gdzie no, wolnego miejsca znaleźć. Myślę, że i teraz jest okazja, żeby ci kibice pomogli w szczególnej sytuacji Śląskowi. Czy ma pan pomysł na ten obecny Śląsk? Tak, no wszyscy ludzie czy zawodnicy, którzy mnie znają, wiedzą, że moje drużyny będą grały piłką, czyli będziemy starać się być w posiadaniu piłki na pewno ofensywnie, na pewno troszeczkę czasu nam potrzeba, bo to są 4 dni. Te dwa pierwsze dni przede wszystkim poświęciliśmy troszeczkę na motorykę. Od jutra pójdziemy troszeczkę w taktykę, czyli po prostu będzie nam się krystalizował skład. Dochodzą
zawodnicy kontuzjowani, niektórzy są na długi okres, są w treningu dużo młodych zawodników. Spokojnie, jeszcze mamy 3 dni pracy, gdzie spokojnie będziemy mogli sobie ten skład ustalić i myślę, wyjdzie najlepszy zespół, jaki nas stać na niedzielę. Oczywiście myślę, że pomalutku będzie dochodził czy Dankowski, czy Ciotra. Także, że na pewno powinno być z każdym dniem lepiej. I na zakończenie naszej rozmowy chciałbym jeszcze zapytać o te pierwsze pańskie rozmowy i kontakty z piłkarzami, bo od razu pan to deklarował, wiemy to z przekazów, ale też i z poprzedniego okresu pracy jako pierwszy trener Śląska Wrocław, że pan najpierw chce sobie porozmawiać z każdym zawodnikiem. Czy tak było i podobnie teraz? Tak, już zaczęliśmy. Wczoraj miałem długą rozmowę z kapitanem, czyli z Piotrkiem Celebanem. Długą rozmowę miałem z Mariem Pawelcem, który też długie lata grał w Śląsku. Dzisiaj sobie chcę porozmawiać z Timo, chcę porozmawiać z Wackiem, czyli z dwoma starszymi, doświadczonymi zawodnikami, ale z zagranicy, bo chcę mieć i z tej strony. Zresztą przewiduję spotkanie z każdym z zawodników, to sobie tak na najbliższe 3 dni myślę, że będę rozmawiał z każdym. Chcę też pokazać każdemu zawodnikowi, że ma szansę, że ja liczę na wszystkich i myślę, te rozmowy na pewno dużo mi dadzą. I taka ciekawostka, jeszcze pod koniec naszej rozmowy, która w tej chwili przyszła mi do głowy. Wspomniał pan Tima Riedera. Pańska znajomość biegła języka niemieckiego z pewnością go ucieszyła. Może mniej zadowolony będzie Sitoriera, który korzystał na płynnym hiszpańskim treneru Urbana, ale język piłkarski jest chyba międzynarodowy z każdym. Każdemu pan przekaże to, czego będzie pan od niego oczekiwał na boisku. Tak, ja też jestem bardzo ciekaw, jak spojrzy na to Tim Rieder, który jest wychowany na piłce niemieckiej, jest długie lata wychowankiem Bayernu, teraz grał w Augsburgu. Ja zresztą nie ukrywam, że jestem fanem Bayernu Monachium. Także chętnie z nim porozmawiam i zobaczę właśnie te jego spojrzenie, jak on widzi nasz zespół, gdzie widzi ewentualnie rzeczy, które możemy poprawić. Także myślę, że dzisiaj czeka mnie ciekawa rozmowa. A posłuchajmy wypowiedzi po meczu z Legią. Specjalnie nie poruszaliśmy tego tematu, byłoby nieelegancko, ale jeden zawodnik, którego pan zna doskonale, spisał się co najmniej dobrze, mam na myśli Sebastiana Bergera, asysta, być może druga. Nie miał powodów do radości wielkich, jeśli chodzi o wynik, ale myślę, że sam fakt, że wyszedł w pierwszej jedenastce, mocno go podbudował. Być może to będzie ta przyszłość. Jestem pewien, że ten zawodnik uwierzył w to, że w tym Śląsku jest potrzebny i on, i tacy młodsi, których pan zna, będą się tu mogli rozwijać. Tak, nas bardzo ucieszył ten fakt, że Sebastian wyszedł w pierwszej jedenastce. Bardzo nas ucieszył ten fakt, że faktycznie miał parę wspaniałych momentów na boisku, że jako całość ten taki debiut, mogę powiedzieć, prawdziwy, był bardzo udany. Ja osobiście również cieszę się, że inni chłopcy z Akademii zobaczą, że można, czyli... Że to nie są bajki, po prostu jak się chce, to się uda. Dokładnie, dlatego tutaj również ja liczę bardzo na Sebastiana, że będzie nam się rozwijał i liczę, może pod moim okiem będzie strzelał te bramki, będę mógł coś też mu podpowiedzieć. A ma fajnych, doświadczonych kolegów obok siebie, ma fajnych kolegów do rywalizacji i chciałbym, żeby po Sebastianie w najbliższym czasie również kolejny zawodnik z Akademii zadebiutował u nas. Ja dziękuję bardzo za rozmowę, a zatem zapraszam Państwa, posłuchajmy wspólnie wypowiedzi Sebastiana Bergera po meczu z Legią, a później moim kolejnym rozmówcą będzie asystent trenera Tadeusza Pawłowskiego i pełniący obowiązki dyrektora Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław, Paweł Barylski.
No, nie pokazaliśmy się z dobrej strony. Niestety 4 bramki stracone. Na szczęście był to najmniejszy wymiar kary, bo Legia przeważała zdecydowanie w pierwszej połowie, w drugiej tak samo. Mieliśmy też swoje jakby momenty, ale to było za mało niestety. No niestety nie ma się czego cieszyć, no ale nie ma co się załamywać też. No. Wiedzieliśmy z kim gramy, więc trzeba grać. Trzeba trenować dalej i będzie dobrze. No tak, były tylko momenty. No. Też w drugiej połowie Legia już trochę spuściła z tempa i cofnęli się trochę też. Nie poszli wyżej na nas, no i też dali nam się wykazać tak naprawdę, no ale niestety wyszło jak wyszło. No tak, myślę, że wsparcie z Serbu będzie ważne w tym spotkaniu, no i liczymy na zwycięstwo, no bo nie ma co się oszukiwać, no już za dużo północno uciekło. A moim kolejnym i Państwa gościem jest Paweł Berylski, asystent trenera Tadeusza Pawłowskiego oraz, można tak powiedzieć, pełniący obowiązki dyrektora Akademii. I właśnie o tej Akademii Piłkarskiej Śląska-Wrocław chcielibyśmy porozmawiać w tej drugiej części naszego programu. Jakie będą obowiązki, które spoczywają na Panu? Serdecznie witam Państwa i Pana. Jeżeli chodzi o ideę i filozofię Akademii, ona się kompletnie nie zmienia. Jakby to, co zapoczątkował trener Pawłowski ze swoimi współpracownikami, czyli Łukaszem Czajką i całą grupą trenerów, którzy tak pracują mocno na dobre imię tej Akademii, przez półtora roku spowodowali tak mocny rozwój. Także moja funkcja polega na realizacji dalszych celów, które są wyznaczone przez trenera Pawłowskiego. Oczywiście tu jest dalsza współpraca między pierwszym zespołem a Akademią, bo to jest jakby priorytet, żeby postawić to, co ta filozofia, która była wcześniej, żeby ona cały czas jakby funkcjonowała. I myślę, że tutaj to jest pierwsze nasze priorytetowe działanie, żeby ta Akademia nie ucierpiała, czyli pierwszy zespół pracuje i Akademia też pracuje w takim samym trybie jak teraz. Wielokrotnie, znacznie wcześniej, zanim po raz kolejny został trenerem Śląska Wrocław, trener Pawłowski jako dyrektor miał takie plany, żeby przede wszystkim wzbogacić bazę Akademii, bo jeśli można mówić o sukcesie, a mówimy o tym, bo i grupy, które w swoich kategoriach wiekowych spisują się w porównaniu z rówieśnikami coraz lepiej, o tyle zawsze doskwierał brak bazy. Pierwszy zespół ma swoje wymagania, być może więcej treningów na stadionie Śląska, ale też i Oporowska ma 2 boiska i są, zdaje się, plany takie, żeby można było mówić już o takim zapleczu stricte dla Akademii. Tak, ten projekt został przeprowadzony jeszcze przez trenera Pawłowskiego. Jest projekt wstępny tutaj przygotowania na Oporowskiej Akademii całej, rozbudowy całej infrastruktury, przygotowania pewnych rozwiązań infrastrukturalnych. Także to już zostało jakby zapoczątkowana taka idea i filozofia. I docelowo jest plan, żeby rzeczywiście tutaj mieściła się Akademia, oczywiście z rozbudową tego całego obiektu. Także myślę, że to jest dobry kierunek i ja mam jakby zamiar wspólnie z trenerem Pawłowskim tę ideę dalej realizować. A na ile właśnie praca w poprzednich dwóch latach pańska i prawie całego sztabu obecnego Śląska Wrocław pomoże tym młodym ludziom, tym już pukającym wcześniej lub mającym największą perspektywę, aby znaleźć się w pierwszym zespole, na ile pomoże im w realizacji ich celów, bo wiadomo, że to są ich cele, również i wasze, żeby tych zawodników było jak najwięcej w pierwszym zespole, ta znajomość, bo wy znacie tych wszystkich ludzi, wiecie, którzy może jeszcze nie za pół roku, ale w najbliższej przyszłości, jeśli się będą prawidłowo rozwijać. Ja myślę, że to dla nich chyba dobra decyzja, że znani im trenerzy teraz mogą decydować o ich przyszłości w pierwszym zespole Śląska. Tak, myślę, że to jest idealne jakby rozwiązanie pod kątem tych zawodników, którzy są w Akademii, bo część już z tych graczy uczestniczy w zajęciach pierwszego zespołu. Nawet wczoraj pewna grupa zawodników brała udział w treningu po to, żeby się im przyglądać na tle zawodników już ukształtowanych, żeby porównywać szybkość gry, porównywać ich walory techniczne, taktyczne, także jakby już aspekt fizyczny na tle już piłkarzy, którzy mają swoje minuty rozegrane w Ekstraklasie, czy też długie lata, bo tak można powiedzieć. Także ten kierunek jest chyba dla nich najlepszy, bo rzeczywiście oni widzą, że to wszystko, co robią, w tym jest głęboki sens, bo nie ma tak, że
jest jakaś granica, tylko ten pierwszy zespół cały czas jest, widać go i ludzie, z którymi cały czas na co dzień przebywali, są po tej drugiej stronie, także bardzo blisko do tego, żeby dali im szansę zaprezentowania swoich umiejętności i potwierdzili, że to już jest ten czas, że mogą rozpocząć treningi, a w dalszej kolejności grę w meczach Ekstraklasy. Słyszeliśmy wcześniej w naszym programie wypowiedź Sebastiana Bergera, jednego z kilku zawodników, no, który moim zdaniem spisał się dobrze w meczu z mistrzem Polski. Nie widać było u niego jakiejś takiej specjalnej tremy, kilka dobrych zagrań. Mogły być dwie asysty, gdyby Kuba Kosecki jakoś szczęśliwiej rozwiązał tą drugą sytuację. On może być dla nich takim wyróżnikiem, że można. Bo często się mówi młodym ludziom, trenujcie, trenujcie, a gdzieś tam pierwszy zespół czeka, a oni z kolei patrzą, że jak można zamienić Marcina Robaka, nie wiem, czy Arka Piecha. Okazuje się, że można. Tak, no właśnie to jest to, że ci doświadczeni zawodnicy są jakby kierunkiem dla tych młodych graczy, to jest po pierwsze, ale też ci młodzi gracze są tymi, którzy wywierają presję na tych starszych graczy, czyli naturalnie rozwija się konkurencja i dzięki temu zespół po prostu podnosi swój poziom, bo ci młodzi zawodnicy wchodzący i widzący tą szansę, że można, że trzeba, że nie ma się czego obawiać, że jednak są ludzie, którzy dają im szansę i nie skreślają ich z byle popełnionego błędu, to jest jakby klucz do tego, że można i trzeba jak najlepiej trenować, żeby, bo ten trening i później to jest przełożenie na grę i dzięki temu można zadebiutować czy grać w Ekstraklasie. No i na koniec naszej rozmowy, no nie sposób nie poruszyć tematu pierwszego zespołu. Na ile dla Pana osobiście ta perspektywa powrotu była atrakcyjna i jak Pan sądzi, czy może właśnie dobrze się stało, że te dwa lata w innej roli, troszkę z dystansu teraz pozwolą Panu, nie wiem, no lepiej wykorzystać swoje możliwości, umiejętności, bogatszy o doświadczenie z poprzednich lat już na tym samym stanowisku? Tak, no myślę, że wiadomo, ci, którzy śledzili troszeczkę mój przebieg pracy, wiedzą dokładnie, że byłem związany dosyć długo ze Śląskiem i odejście z klubu, z którym osiągałem określone sukcesy, ale też jakby, który rozwinął mnie w całości jako trenera. To było trudne jakby dla mnie samego, natomiast praca zarówno w Miedzi Legnica, jak i w Polskim Związku Piłki Nożnej pozwala rzeczywiście spojrzeć na pewne rzeczy troszeczkę z innej perspektywy i rzeczywiście to doświadczenie, które zdobywa się w pracy z innymi ludźmi, obserwując inne warunki pracy, też myślę, że można później przełożyć na to, co na przy powrocie, na to, co zastanę tutaj, rzeczywiście spojrzeć na to z większym dystansem, ale też z większym doświadczeniem, które gdzieś tam się wcześniej zdobyło. Mówiąc kolokwialnie, niezależnie od sytuacji, od zawodu, wydaje się, jak człowiek wraca po kilku latach, samemu sobie się wydaje, że jest się mądrzejszym, nie popełni się tych samych błędów i będzie coraz lepiej, bo znam Pana od wielu lat, jest Pan urodzonym optymistą. Ten optymizm w tej sytuacji drużyny wrocławskiej jest bardzo potrzebny. Dziękuję bardzo za rozmowę, trzymam kciuki, żeby udało się i na jednym stanowisku, i na drugim. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo, Państwu dziękuję za uwagę. Dzisiaj naszymi gośćmi w programie Hej Śląsk byli trener Śląska Tadeusz Pawłowski, jego asystent Paweł Barylski. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.